Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, kanał Mrs. Garden. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o takiej standardowej roślinie w każdym angielskim ogródku, takim staplowej roślince w każdym cottage garden, czyli o groszku pachnący. Groszek pachnący jest to jednoroczna roślina pnąca, kwitnąca, która pochodzi z Sycylii. A to oznacza, że lubi ciepło. Czyli nasz groszek najlepiej, żeby miał minimum 6-8 godzin słońca, minimum, to znaczy, że preferowałby więcej. Lubi ziemię żyzną, przepuszczalną, lubi ziemię nawet bardzo żyzną. Lubi być podlewany, ale nie lubi stać w wodzie. Więc musimy naprawdę fajnie przygotować mu jakieś stanowisko, żeby mógł nam kwitnąć, tak jak kwitnie w tym momencie mój groszek. To jest w ogóle już drugie kwitnienie mojego groszku i dzisiaj Wam te zdradzę. Triki na to, żeby Wasz groszek pachnący kwitł nieprzerwanie przez cały sezon. Ja swój groszek pachnący wysiałam w lutym z ziarenka. Dlaczego to robię? Ponieważ do tej pory chyba raczej się nie spotkałam z rozsadą groszku w centrach ogrodniczych. Dobrze jest, im wcześniej wysiejemy groszek, tym szybciej będziemy mogli go wysadzić w ogrodzie, więc luty jest taką dobrą porą, dobrym terminem. Ziarenka groszku są dosyć duże i dosyć twarde, więc dobrze jest je namoczyć na 24 godziny w wodzie przed posadzeniem w ziemię. Kiedy już nasz groszek wykiełkuje, zrobi się większy, możemy go spokojnie wystawić na zewnątrz. Ale musimy pamiętać o tym, żeby go zahartować. Jak hartuje się roślinki, możecie zobaczyć w moim filmiku o hartowaniu roślinek. Dlaczego wystawiamy groszek na zewnątrz? Ponieważ groszek w ciepłych temperaturach skupia się na wytwarzaniu liści oraz kwiatów. A to nie jest dobre dla naszej młodej sadzonki, ponieważ powinien skupiać się na wytworzeniu korzeni. Czyli jeśli umieścimy go w niższej temperaturze, nasza sadzonka będzie się skupiała na wytworzeniu silnego systemu korzeniowego. Dobrze jest nasze ziarenka groszku od razu posadzić w dosyć wysokiej doniczce, ponieważ groszek pachnący ma dosyć długi system korzeniowy. Kiedy nasza sadzonka już będzie miała więcej liści, możemy zacząć przeprowadzać proces uszczykiwania. Jak to zrobić, możecie zobaczyć na moim kanale w filmiku pod tytułem Uszczykiwanie. Nasze sadzonki możemy wysadzić w ogrodzie już od kwietnia, upewniając się, że nie będziemy mieli większych przymrozków. Groszek pachnący wytrzymuje temperatury do minus 5 stopni, więc jeśli mieszkacie w chłodniejszym rejonie Polski, można poczekać z tym nawet do maja. Jak już wspominałam, dobrze jest posadzić groszek pachnący w miejscu, gdzie będzie miał dużo słońca, im więcej, tym lepiej, oraz dobrze jest przygotować ziemię pod nasz groszek, a to oznacza, że warto dorzucić tam kompostu oraz nawozu wieloskładnikowego, mineralnego. A dlaczego? Ponieważ groszek uwielbia nawóz, uwielbia być dokarmiany. Ja swój groszek w sezonie dodatkowo nawet podlewam, wspomagam nawozem płynnym do kwiatów kwitnących. Tak na raz, dwa tygodnie dostaję sobie koneweczkę i jak widzicie, na pewno mu to się dobrze przysłuży. Kwitnie w okresie czerwiec-wrzesień. I to jest taki mały haczyk, ponieważ groszek, kiedy wyczuje temperatury letnie, kiedy zaczną się te upały, zaczyna jak szalony kwitnąć, żeby wydać jak najwięcej woreczków nasiennych. Ale jeśli nie będziemy go systematycznie ogławiać, czyli ucinać kwiatków i będziemy zostawiali takie strąki, tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda strączek, to może się przyczynić do tego, że nasz groszek pachnący bardzo szybko przestanie kwitnąć. Więc takim największym trikiem do tego, żeby nasz groszek pachnący kwitnął przez cały sezon, a nawet dłużej, jest go systematyczne ogławianie. Ja przychodzę raz na kilka dni, ucinam kwiatki, które wyglądają i te, które już przekwitły. Oczywiście to jest duży plus dla mojego domu, ponieważ groszek pachnący pachnie niesamowicie, ten zapach, no nie da się go określić. Nie bez powodu była to jedna z ulubionych roślin epoki wiktoriańskiej Anglii. Uwielbiam rozstawiać bukieciki groszku po moim domu i uwielbiam upajać się tym cudownym zapachem.
Jak przeprowadzamy ogłowianie? Jest to dosyć proste. Bierzemy nasz sekator, który oczywiście wcześniej był zdezynfekowany i staramy się ucinać całą łodygę z kwiatem. Ja wiem, że po takim zabiegu roślinka będzie wyglądała dosyć łyso, ale wierzcie mi, za parę dni ona nadrobi. Już tutaj możecie zauważyć świeże przyrosty, świeże kwiatki, które za parę dni znowu będą gotowe do ścięcia. I może to brzmi dosyć brutalnie, takie mocne ogłowianie co parę dni, ale wierzcie mi, wasz groszek wam za to podziękuje. Więc pamiętajcie, że dwa takie kroki do tego, żeby nasz groszek pachnący kwitł cały sezon, to jest systematyczne nawożenie oraz systematyczne ogławianie. Groszek mamy ogłowiony. Możecie zobaczyć, że zostawiłam takie jeszcze nierozwinięte pączki. Ja je przytnę za parę dni na świeży bukiecik kwiatów do domu. Ważną kwestią w posiadaniu, hodowaniu groszku w ogrodzie jest posiadanie odpowiedniej podpory. Ja wstępnie miałam podporę tylko do tej wysokości. Parę dni temu zakupiłam mniejszą podporę, ale żebym mogła ją zamontować nad tą starą podporą, ponieważ jak widzicie, mój groszek naprawdę się rozrósł w tym roku, bestia się zrobił. Można go tak zostawić, żeby zwisał, ale ja uważam, że jeśli go rozplączę i przytwierdzę do podpory wyżej, powinien mieć więcej światła i powinien wytworzyć więcej kwiatów. To jest dosyć delikatny proces. Nie będę wam pokazywała całego, ale pokażę wam na przykładzie jednego pędu, jak go przytwierdzić. Rozplątałam mój pęd i w tym momencie ważne jest, jak przytwierdzamy nasz groszek do tej podpory. Dobrze jest to robić ósemką. Starajmy się dać mu jak najwięcej swobody, żeby mógł się piąć i żeby mógł rosnąć. Groszek podwiązany, musicie przyznać, że wygląda o wiele bardziej przejrzyście i mi też bardziej się podoba ta moja ściana groszku pachnącego. Taką ważną uwagą jeszcze, o której zapomniałam wspomnieć, jest to, że groszek ma tendencję do łapania grzybów i wirusów. Dużym problemem z groszkiem, a szczególnie tego lata, gdzie mamy dużo opadów, jest szara pleśń i ja już ją zauważyłam na moim groszku. Oraz jest taki wirus, bakteria w ziemi, która też atakuje groszek, a charakteryzuje się to tym, że groszek zaczyna usychać od dołu, zaczyną żółknąć liście oraz obadać kwiatki. Ja przez to straciłam prawie wszystkie sadzonki jednej odmiany, ponieważ tu mam posadzony groszek Black Knight, a miałam też wysadzony groszek Fire and Ice. Niestety wszystkie sadzonki Fire and Ice padły, zostały zniszczone przez tego wirusa. Nie ma na to lekarstwa, nie ma na to oprysków. Jedyne co możemy zrobić, to po prostu wykopać roślinkę i starać się nie sadzić groszku w następnym roku w tym samym miejscu. Mój śliczny bukiecik do domu już jest gotowy. Pamiętajcie o systematycznym ogłowianiu swojego groszku, żeby mieć takie śliczne bukieciki do końca sezonu. A ja bardzo wam dziękuję za odwiedzenie mojego kanału. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!